Już się wypłakałem, już jestem. Zacznę już tricepsy. Na początek spina dość szeroka. Robimy objętościowo 4 serie po oczko. Bardzo mocno przypinamy, rozciągamy na boki. Bardzo mocno, patrz. Czucie, technika, spięcie i macie poczuć taki sam ból jak ja. Ale weszło. I kolejne ćwiczenie, francuskie wyciskanie. Sztanga, kąt 45 stopni. Leżymy wygodnie. Za głowę, zobaczcie. Świetna sprawa. Tej wersji nie ma żadnego niepotrzebnego bujania, niepotrzebne rzeczy są zlikwidowane, leżymy elegancko, tylko skupiamy się na wyprostach i spięciu tricepsów, na dole mocno rozciągnięcie. 4 takie serie i na koniec niespodzianka. No i kolejny rodzaj francuskiego wyciskania, tam już się ponaciągało do granic możliwości, a teraz robimy na ławce płaskiej, ale do brody. Tutaj przedramię dotyka do bicepsów. Jak dajemy na dół, to łokieć idzie do przodu. Zobaczcie, tu dotknęło się przedramię do bicepsu. Tu, w tych miejscach, bardzo mocno się naciąga. Zobaczcie. Podaję sobie sam w tym momencie. To zobaczcie. Ale jeszcze właśnie ta niespodzianka, o której wcześniej mówiłem. Oczywiście standardowo wasze zdrowie. I na sam deser. Boki na poręczach. Z naszym łańcuszkiem będziemy go obijać o podłogę. Ale to nie wszystko. Zobaczcie. Trzeba ściągnąć łańcuszki. Nie, naprawdę żartowałem, to było lekkie. Zresztą jak przyjedziecie, to sami zobaczycie, że nie żartowałem. A dzisiaj muszę się już z wami pożegnać, naprawdę. Ale jutro się widzimy, robimy plecy, dwójki i być może znowu pokażę wam schody albo drabinę. Jak jesteście ciekawi, to do jutra. Trzymajcie się i do zobaczenia. No i jeszcze musiałem wam pokazać schody. Trochę przyspieszę. Ale zobaczcie. Teraz będę szedł tak jak wielki Big Run, którego nigdy nie było i nigdy nie będzie. Takiego samego. Zobaczcie, on tak chodzi. A teraz ja tak chodzę. Bo właśnie tak chodzi. Jeszcze 20 lat temu jak oglądałem filmy, tylko tam były schody, a w Polsce nie.
zajdę. Czekamy, gdzie zajdę. Zrobię jeszcze kilka minut, albo z pół godziny. A teraz już naprawdę się z wami żegnam. Trzymajcie się, widzimy się jutro.